Ustaliliśmy, że pacjenci zbyt długo czekają na rozpoczęcie radioterapii, zbyt mało kobiet zgłasza się na mamografię i cytologię, a wskaźniki wykrywania i leczenia nowotworów znacznie odbiegają od średnich europejskich. Mimo prowadzenia akcji, mających zwiększyć liczbę Polek, zgłaszających się na badania profilaktyczne, liczba ta w ostatnich latach nie uległa zmianie, a w niektórych województwach zmniejszyła się. Badania mamograficzne i cytologiczne są bezpłatne i powszechnie dostępne. Zachęcamy wszystkie panie do zadbania o swoje zdrowie i skorzystania z tej oferty.